No cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejnym fajnym narzędziem będzie takie oto maleństwo. Kolejne z mojej szuflady rzemieślniczej, warsztatowej. Jest to, uwaga, kto zgadnie, tadam, kątomierz cyfrowy. Kątomierz cyfrowy jest to o tyle wdzięczne urządzonko, że pozwala nam na wypoziomowanie pewnych, co się tu zawieruszyło, na wypoziomowanie pewnych powierzchni roboczych, na których nam zależy. I tutaj zademonstruję to na przykładzie szlifierki taśmowej. W tym momencie obniżymy trochę nasz poziom. Damy sobie zooma. Jeszcze. Okej. Dobra. W tym momencie nasz kątomierz wskazuje na zbójne stołem trochę, to zobaczycie jak pracuje. Bardzo ładnie pracuje. Bardzo, bardzo ładnie. Okej. I w tym momencie nasz kątomierz pokazuje, że jest 1,4 stopnia pochyłu. Ale ja sobie go splanuję, bo mi nie zależy na tym, żeby pokazywał prawdziwy poziom, tylko zależy mi, żeby pokazywał poziom względny. I teraz już pokażę, to jest 0,1 stopnia. O mniej więcej się tak kalibruje. I tutaj pokażę teraz, tu zależy, żeby nad względem tej płozy, żeby było 90 stopni. No i teraz nam tu pokazuje nasz kochany, że nie jest 90, a jest 85. Czyli w tym momencie mamy 4 stopnie względem tej płozy skalibrować, żeby było lepiej. No i zaraz sobie zrobimy tak, żeby było lepiej. No teraz troszkę zmieniliśmy kąt. Nie nam tu pokazuje. Teraz zerujemy. To jest nawet 0,0 się udało uzyskać. No i względem płozy tak? 85,8. No to teraz musimy sobie poluzować płozę. Też chwila, moment, bo jest to ciężka robota. Okej, płoza jest poluzowana i teraz możemy sobie śrubą rzymską ładnie ją wykalibrować. Jest to 85,8. No to kręcimy w tą stronę. O, dupa. Nie możemy sobie. Są śruby skontrowane. Śruba rzymska odkontrowana. No i jedziemy teraz. 85,8. 85,6. Dupa w drugą stronę. 8, 9. 6. No to możemy kręcić. Jeszcze. Okej, bateryjka siadła. Wracamy. Dobra, kręcimy. 87,7. 88. Hmm. 88,9. Dobra, dalej. Teraz powoli. 90. Teraz przy kontrowaniu śrub jeszcze może się okazać troszkę, w sensie przy kontrowaniu śruby rzymskiej może się okazać jeszcze lekkie przesunięcie, więc trzeba będzie to skorygować. No, ale to tam, no spokojnie. Okej.
90. Jest ładnie 90 stopni. Zaraz sobie to skręcimy kluczem jeszcze. No i po skontrowaniu to dosłownie było przekręcenie jednej, drugiej śruby. Nie chciałem wam tego pokazywać, bo to jest... No, pokażę może. Akurat w wypadku tego urządzenia do regulacji nachylenia płozy, to jest urządzonka od Pawła, jest taka śruba rzymska, która ma z jednej i z drugiej strony śruby kontrujące. I przy kontrowaniu może się lekkie przesunięcie wydarzyć, no ale jak widać jest 90, 89 i 9. Więc prawdopodobnie jak to po prostu lekko drgnie, to się zaraz z tego zrobi 90. No właśnie. Więc ja już nie będę tego ruszał, jest dobrze jak jest. Czyli miałem 5 stopni pochyloną tą płozę i teraz musi być względem stołu, nie względem poziomu, bo poziom może być różny. Względem stołu. Stół jest 0,0. Tu jest 90 i można parę pomiarów takich dokonać, żeby sprawdzić, czy na pewno. No jedna dziesiąta stopnia to... Jedna dziesiąta stopnia to naprawdę nie jest dużo. Przy takich akurat warunkach. Także ile razy byśmy nie robili 89,9 i 0. A względem poziomu prawdziwego, no to poziom prawdziwy jest taki. Czyli to jest poziomica już, teraz jest poziomica normalna, taka jak ta bąbelkowa, tylko że no bardziej dokładna. Czyli żeby poziom był taki, to trzeba było lekko podnieść. O. No ale nie ma sensu, bo nie, bo po co. No, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o kątomierz cyfrowy. Ja z niego jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że używam go jeszcze do jednej maszyny, a mianowicie tam do wypoziomowania piły taśmowej, w sensie blatu piły taśmowej, żeby sobie to fajnie chodziło i żeby cięcia były też i równoległe, więc sobie do tego używam. To by było na tyle, jeśli chodzi o kątomierz i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.